Witamy i pozdrawiamy z deszczowej Warszawy. Jesteśmy już po kalibracji auta, które dzisiaj zostało u nas montowane. Z względu na to, że mamy chwilę czasu, chcieliśmy tak przestawić Państwu parę informacji odnośnie szczegółów, odnośnie montażu instalacji gazowej do tego auta. Jest to Renault Laguna, auto z 2010 roku. Z silnikiem 2-litrowym mocy tam 140 koni. Założyliśmy tutaj instalację BRC Sequent 32 wersja OBD. No, wersja OBD. Poszczególne podzespoły. Reduktor w tym wypadku Genius 1500 MB. Wtryskiwacze BRC koloru pomarańczowego. Komputer, tak jak mówiłem, Sequent 32. Zbiornik, w tym aucie zbiornik się zmieścił 56-litrowy, czyli tak naprawdę duży. Wlew pod klapką, przełącznik tutaj z lewej strony kierownicy, tutaj na życzenie klienta. Jeżeli chodzi o spalanie tego auta, auto pali około 9-10 litrów benzyny, co za tym idzie około 10-11 litrów gazu spali. Dzięki temu na każdym 1000 km zaoszczędzimy około 240 zł. Zbiornik 56-litrowy pozwolił na przejechanie na jednym tankowaniu około 400-500 km. To zależy oczywiście dość mocno od tego, jaką klient będzie miał nogę. Instalacja tego auta kosztuje 3200 zł. Tutaj z wlewem pod klapką, z tym zbiornikiem 56-litrowym. Zwrot instalacji gazowej nastąpi po około 12-13 tysiącach od momentu montażu. Renault Laguna, no dość auto z takimi opiniami, że do gazu nie bardzo, że się nie nadaje, albo że się nadaje, to zależy oczywiście, jak zawsze zdania są podzielone. Myślę, że my możemy śmiało powiedzieć, że nadaje się, nie ma z nimi problemów, kwestia tylko bardzo dokładnego wyregulowania tych aut, bo są bardzo, ale to bardzo czułe na wszelkie nieprawidłowości w składzie mieszanki. Przez to rozjeżdża, potem rozjeżdżają na przykład się na mapy benzynowe. Więc powiem tak, takie auta bardzo fajne, nadają się, kwestia regulacji, jeżeli tu jest wszystko zrobione tak jak trzeba, zestaw z zapasem, regulacja taka, żeby to było wszystko na bezpiecznie, to nie ma najmniejszych problemów. Więc jeżeli macie Państwo takie samochody i jeszcze się zastanawiacie nad montażem instalacji gazowej, zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do nas. Myślę, że tu nie będzie żadnych większych problemów. Umówimy się na dogodny dla Państwa termin i zamontujemy z największą starannością i dbałością o szczegóły, żeby te auta jeździły i nie było z nim problemów. Dziękuję i zapraszam do Energy Gaz Polska.